Pan posiadł mnie na początku dróg swoich, zanim cokolwiek od początku uczynił. Od wieków zrządzona jestem i od starodawna, zanim ziemia powstała. Nie było jeszcze przepaści, a jam poczęta byłam. Jeszcze nie wytrysnęły źródła wód, jeszcze ciężarem swym nie stanęły góry. Przed pagórkami jam była zrodzona. Jeszcze nie uczynił był ziemi, ni rzek, ni zawias okręgu ziemi. Gdy niebiosa urządzał, byłam przy tym. Gdy nad przepaścią krąg ziemski utwierdzał, gdy w górze umacniał niebiosa i w karby ujmował źródła wód. Gdy morzu zakreślał granice jego i wodom nadawał prawo, by nie przekraczały swych granic. Gdy ziemię ustalał w posadach, z nim byłam wszystko wespół urządzając i radowałam się na każdy dzień, igrając ciągle przed jego obliczem, igrając na ziemskim okręgu, a rozkosz moja przebywać wśród synów ludzkich. Teraz więc, synowie, słuchajcie mnie, błogosławieni, którzy strzegą dróg moich. Słuchajcie nauki, a bądźcie mądrzy i nie odrzucajcie jej. Błogosławiony człowiek, który mnie słucha i który czuwa co dzień u drzwi moich i strzeże podwojów mej bramy. Kto mnie znajdzie, znajdzie życie i wyczerpie zbawienie od Pana. I Ewangelię zapisaną u świętego Ewangelisty Łukasza, którą jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy wysłuchajcie. Onego czasu posłany jest anioł Gabriel od Boga do miasta galilejskiego, które zwano Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef z domu Dawidowego, a imię panny Maryja. I wszedłszy do niej anioł rzekł: bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Tyle jest słów Ewangelii zapisanych na dzień dzisiejszy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szanowni nauczyciele, szanowni rodzice, drodzy uczniowie. Gdy rozejrzymy się dookoła nas, to być może to, co zobaczymy, wcale nas nie pocieszy. Was, drodzy uczniowie, zamknięto w domach, musicie uczestniczyć w zajęciach w sposób zdalny. Przez to nasza praca wychowawcza w szkole praktycznie nie istnieje. Cały ten program, który co roku realizowaliśmy, praktycznie zrealizowany być nie może. Mam na myśli program wychowawczy. Z drugiej strony, gdy spojrzymy szerzej na całe społeczeństwo, również ujrzymy tam raczej rzeczy niepocieszające. Ujrzymy upadek przedsiębiorstw, ludzi tracących pracę. Ujrzymy Europę, która ewidentnie jest na zakręcie. Ujrzymy społeczeństwo, które w zasadzie wydaje się zmierzać ku swojej zagładzie. Już kilkakrotnie o tym wspominałem, że historia nie zna przypadku społeczeństwa, które zdołałoby się o własnych siłach podnieść, gdy dzietność spadnie poniżej 2 dzieci na kobietę. W Polsce od lat ten współczynnik wynosi u nas 1,4. Wahania były tylko absolutnie minimalne. Historia nie zna przypadku takiego społeczeństwa, które zdołałoby się podnieść. Dlatego, że ludzie się starzeją i ci, którzy dzisiaj są młodzi, będą kiedyś starzy. A wtedy, gdy oni będą starzy, to te kolejne pokolenia, które będą pracowały, nie będą w stanie udźwignąć tego ciężaru. Ludzi do pracy będzie po prostu za mało. I tak społeczeństwo się starzeje. Społeczeństwo staje się słabe, niewydolne. Zwykłe procesy życiowe, czyli utrzymanie tych, którzy potrzebują wsparcia osób starszych, staje się tak ciężkie dla społeczeństwa, że społeczeństwo nie daje sobie z tym rady. To jest bardzo analogiczne do po prostu biologicznej starości. Dla organizmu staje się coraz trudniej utrzymać go przy życiu. Wszystkie siły musi trawić po to, żeby w ogóle jeszcze żyć. I tak wygląda społeczeństwo, które się starzeje. A więc wcale, można by powiedzieć, nic nas tutaj nie nastraja do
optymizmu. A jednak jest coś wyjątkowego. Coś, na co możemy liczyć. To jest ta, którą widzimy w dzisiejszej lekcji, którą Kościół przedstawia nam jako uosobioną mądrość. To jest zaskakujące, gdy czytamy te słowa. Te słowa Starego Testamentu odnosiły się do mądrości. Księgi starotestamentowe, co jest szokujące w zasadzie, personifikują mądrość, czynią ją osobą. To jest druga osoba Trójcy Przenajświętszej, bez wątpienia, pomimo tego, że natchniony autor być może jeszcze o tym tak do końca nie myślał. Duch Święty jak najbardziej w ten sposób myślał. Uosobiona mądrość. Ta mądrość, o której jest mowa, że ona była przed wszystkim, że ona igrała przed Bogiem, gdy ten stwarzał cały świat. I można powiedzieć, że to jest ta druga osoba Trójcy Przenajświętszej, Słowo Przedwieczne, bowiem Słowo Przedwieczne jest owocem poznania. Bóg, który poznaje samego siebie, Ojciec, który poznaje samego siebie, to pojęcie, które jest utworzone, jest osobowe. Ta wielka tajemnica Trójcy Przenajświętszej. Osobowa mądrość. Jednak dzisiaj Kościół Święty te słowa nie odnosi ich do drugiej osoby Trójcy Przenajświętszej. Odnosi te słowa do Najświętszej Maryi. Panny. I jak to może być? Wcielona mądrość. Przecież tam jest powiedziane, że ona była przed stworzeniem świata i igrała przed Bogiem, gdy ten stwarzał świat. Jakże to może być? Przecież dobrze wiemy, że Najświętsza Maryja Panna nie jest wieczna. O co chodzi? Kościół Święty oczywiście nie bez powodu umieścił właśnie te słowa dzisiaj święto niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Otóż, zanim człowiek stworzy jakieś wielkie dzieło, weźmy na przykład taką gotycką katedrę, którą postanowiono wybudować. Najpierw ktoś musi nakreślić jej plan. Wynajmowano takiego człowieka, albo po prostu znalazł się taki człowiek, który chciał to zrobić, bowiem wybudowanie katedry to było wielkie wydarzenie. Całe miasto przeważnie się w to angażowało. Albo nawet jeszcze więcej. W każdym razie, mnóstwo ludzi zaangażowanych, ktoś rysuje ten plan. Jak tak spojrzymy na plany gotyckich katedr, to praktycznie zawsze ten plan jest dużo piękniejszy od tego, co ostatecznie powstało. Dlaczego? Dlatego, że ludzie chcieli dać z siebie to, co mieli najlepszego. Chcieli stworzyć piękne dzieło, wielką budowlę, mnóstwo, wysokie wieże, mnóstwo figur, mnóstwo różnego rodzaju ozdób. Tak zwykle jest na planach. No a później, wiadomo, potrzeba czasu, potrzeba pieniędzy, potrzeba sił roboczych i tak z czasem się okazuje, że w rzeczywistości jest tego trochę mniej. Nawet zresztą tutaj w naszej kaplicy, jak spojrzymy na te nasze pierwsze plany, czy te plany, które były prezentowane, na przykład była na tych planach ambona, również w podobnym stylu jak nasze balaski. Jak widać, do dzisiaj jeszcze tej ambony nie ma. Być może kiedyś będzie. Natomiast jest to również podobny przykład. Powstaje jakiś plan i ten plan jest piękny, bo człowiek przecież wkłada w niego całe swoje serce. No ale później okazuje się, że być może jednak postawił tą poprzeczkę za wysoko, że jednak czegoś nie uda się zrobić. Tak jak bardzo często w przypadku gotyckich katedr nie udawało się dokończyć wież. Albo tylko jedną, albo w ogóle żadnej. I zostawały takie jakby ucięte wieże na wiele wieków. Wiele gotyckich katedr dostało wieże dopiero w XIX wieku. Tak późno, dlatego że później nadeszły nowe mody. Już nie chciano dobudowywać. Gotyk był taki stary i niemodny. A w XIX wieku ponownie średniowiecze stało się modne. Gotyckie katedry nagle wydały się znowu piękne. I dlatego wiele gotyckich katedr ukończono w wieku XIX, ale niektórych nie ukończono. I tak plan jest dużo piękniejszy przeważnie od tego, co ostatecznie powstało. Gdy Pan Bóg planował stworzenie, oczywiście u Niego odbywa się to wszystko w jednym prostym akcie. I gdy my opisujemy jakieś działanie Boże, to my je opisujemy na nasz sposób, bo inaczej nie potrafimy. Proces tego wszystkiego w Bogu jest
pozaczasowy, dla nas niezrozumiały, jak to może przebiegać. Nie musimy w ogóle w to wchodzić, bo po prostu tego nie zrozumiemy. W każdym razie Pan Bóg, stwarzając człowieka, miał pewien plan. Ten plan będzie zrealizowany u tych, którzy są zbawieni, którzy są w niebie. To jest ten człowiek, można powiedzieć, według wzoru. Człowiek doskonały, człowiek, który odbija w sobie doskonałość Bożą. Święta Katarzyna ze Sieny, której Bóg pokazał duszę w stanie łaski uświęcającej, chciała oddać tej duszy boską cześć, bo myślała, że to jest Bóg. Bowiem dusza w stanie łaski uświęcającej jest uczestnikiem boskiej natury. I tak to jest piękne. Ta święta Katarzyna, która mówi, myślałam, że to Bóg, chciała oddawać boską cześć, jakby tylko Pan Jezus ją powstrzymuje przed tym, żeby tego nie robiła, bo to jednak jest tylko człowiek, to znaczy tylko ludzka dusza. I można powiedzieć, że taka dusza niejako realizuje ten plan. Ale właśnie, jest taki człowiek, który absolutnie doskonale odpowiada temu planowi. Otóż jest taki człowiek, który jest doskonałym planem, który mógłby posłużyć za idealny plan człowieka. A człowiek z kolei sam jest tym mikrokosmosem. To znaczy Bóg, stwarzając nas, postawił nas jako namiestników tego stworzenia materialnego i uczynił nas takimi, że zawieramy w sobie wszystkie jego elementy. To znaczy zawieramy w sobie ten pierwiastek materialny ze wszystkimi jego charakterystycznymi cechami i właściwościami. Zawieramy sobie wszystkie elementy życia, tego wegetatywnego, życia zmysłowego, życia duchowego. Jesteśmy takim małym streszczeniem całego świata materialnego, opanowanym przez ducha. Tak Pan Bóg nas wymyślił. To zwierzę racjonalne. Tak święty Tomasz nazywa człowieka. Człowiek, który zawiera w sobie cały ten świat materialny, tak niejako streszczony, a jednocześnie opanowany przez ducha, przez ten pierwiastek niematerialny, pierwiastek duchowy. A więc człowiek, można potraktować go niejako jako plan całego stworzenia, bo jest tym mikrokosmosem, bo zawiera w sobie wszystkie elementy materialnego stworzenia i element niematerialny. Doskonały człowiek, człowiek, który nie ma żadnej skazy, może być traktowany jako wzór dla całego stworzenia. Wzór stworzenia niematerialnego, jeśli jest doskonały, i wzór stworzenia materialnego, właśnie jeśli nie ma na nim żadnej skazy. I co do zasady, o żadnej osobie ludzkiej nie można tego powiedzieć, poza Najświętszą Maryją Panną. Ona jest doskonała od samego początku, bez żadnej skazy. Ten fakt, że ona jest właśnie niepokalanie poczęta, że nie ma od samego początku w niej żadnej skazy, że zostaje zachowana od grzechu pierworodnego, sprawia, że jest doskonałym planem. I dlatego Kościół Święty odnosi do niej słowa tej mądrości. Bowiem mądrość porządkuje, mądrość planuje. Ta mądrość, o której jest tutaj mowa, ona właśnie mówi o tym, że ona to porządkowała wszystko. Ona była przy Bogu i porządkowała wszystko. Bóg, stwarzając, jakby miał przed oczami tą koronę swojego stworzenia, człowieka. A przede wszystkim Najświętszą Maryję, Pannę. Dlatego, że ona jest doskonała. Jest tą doskonałą osobą ludzką. Oczywiście Pan nasz Jezus Chrystus w Jego człowieczeństwie również nie ma żadnej skazy, ale pamiętajmy o tym, że On jest osobą boską. To jest druga osoba Trójcy Przenajświętszej, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, ale osoba jest boska. Pan nasz Jezus Chrystus, nie ma w Nim dwóch osób, jest jedna osoba, Logos, druga osoba Trójcy Przenajświętszej, a dwie natury, boska i ludzka. Ale nie o unii hipostatycznej będziemy tutaj mówili, tylko o tym wyjątkowym wyróżnieniu Najświętszej Maryi, Panny. Ten plan stworzenia, ta absolutna doskonałość. I ona jest naszą nadzieją. Ona jest naszą nadzieją i ona jest tą nadzieją, która zawieść nie może, jeśli tylko faktycznie w niej tą nadzieję będziemy pokładać. Dlatego uciekajmy się do niej. Uciekajmy się do niej przez Różaniec Święty, przez naszą krucjatę, do której wezwał nas przełożony Bractwo Świętego Piusa X, krucjatę o uwolnienie mszy świętej. Dlatego uciekajmy się do niej dzisiaj przed ołtarz, prosząc ją, aby ona się nami zaopiekowała, aby ona była dla nas tą dobrą matką, która wszystko potrafi uporządkować. I pamiętajmy o tym, że ona już wielokrotnie wyrwała społeczeństwa chrześcijańskie z sytuacji, która wydawała się bez wyjścia. Chociażby
Też wspominana przeze mnie dosyć często bitwa pod Lepanto, kiedy wydawało się, że nie da się już powstrzymać tego najazdu wojsk muzułmańskich. Kiedy wydawało się, że to jest niemożliwe, to krucjata różańcowa po prostu sprawiła, że było to możliwe. I niejednokrotnie właśnie takie działanie, proste działanie, ucieczka do Najświętszej Maryi Panny ratowała. Ratowała ludzi, ratowała rodziny, ratowała całe społeczeństwa. Dlatego, że się do niej uciekali. Dlatego, że ona jest najlepszą matką. Jako ten wzór człowieczeństwa. Absolutnie doskonała, bez skazy. Absolutnie piękna. Ona jest oczywiście również absolutnie współczująca, absolutnie kochająca. Jest najlepszą z matek Ziemi. I bez wątpienia ona będzie wiedziała, jak nam pomóc. Ona będzie wiedziała, jak nas chronić. Tylko my musimy o tym pamiętać, żeby się do niej uciekać. Żeby prosić ją o siłę, o pomoc w tych wszystkich naszych trudnościach. W tych drobnych, codziennych, ale też w tych wielkich, trudnościach naszych rodzin, naszego społeczeństwa, naszej cywilizacji, czy w ogóle całego Kościoła. Uciekajmy się do niej nieustannie i bądźmy świadomi, że nic większego zrobić nie możemy. Bądźmy świadomi tego, że knowania chociażby największych korporacji, największych władców tego świata i samego demona nic nie znaczą wobec jej działania. Po prostu ona jest potężniejsza i nieraz już tego dowiodła. I pomimo tego, że nie dzieje się ta pomoc tak, jakbyśmy może tego chcieli, że nie działa to w ten sposób, że poprosimy i nagle ci złoczyńcy zostaną zgładzeni. Oczywiście Najświętsza Maryja Panna tak działać nie będzie, ani nie jest to zgodne z wolą Pana Boga, ani bynajmniej z jej matczynym powołaniem. Ona działa w sposób dyskretny, w sposób, który na początku może nie być widoczny, ale poruszający serca. A gdy serca zostaną poruszone, to wtedy wszystko może się zmienić, wszystko może się obrócić ku dobremu, wszystko może zostać naprawione, a Kościół może zmartwychwstać, Kościół może znów zabłysnąć w chwale. A gdy Kościół odzyska dawny blask, to wtedy i cały świat, cała nasza cywilizacja powstanie. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.